dniach od 6 do 8 listopada w Warszawie odbyła się 11. edycja El Sol Salsa Festival, imprezy, która rokrocznie przyciąga tłumy entuzjastów tego gorącego latynoskiego tańca i muzyki. W tym roku słoneczny festiwal dotarł również do Poznania, Łodzi i Bydgoszczy. A już 12 grudnia we Wrocławiu odbędzie się kolejna impreza w ramach festiwalu El Sol Salsa Festival, których ambasadorem w tym roku jest kubański artysta, tancerz, muzyk i DJ Hector del Rio Torres. O wrocławskiej edycji festiwalu rozmawiałam z artystą tu pod pseudonimem DJ Habanero. Jest taki nowy projekt, na który już popracujemy po całej Polsce pod hasłem El Sol Salsa Festival. Polega na tym, żeby zaradzić słońca i salsą przez całą Polskę. Na razie mamy pierwsza edycja i mamy już 5 miast, teraz najbliższa data jest 12 grudnia we Wrocławiu. Taki rodzaj impreza się charakteryzuje bardzo wielka i duża dawka tego słońca postawione w ilości z tańca i muzyki, bo również gram jako DJ. Od tego festiwalu, del Sol Salsa Festival, jestem ambasadorem, na który bym polegał na to, żeby zaradzić z tym słońce cały Polski razem z El Sol Salsa Festival. Wspaniałą, gorącą muzykę podczas imprezy zapewni pochodzący z Karaibów zespół Nando del Rio, a emocji dodadzą porywające animacje taneczne profesjonalnych tancerzy. Na wrocławską edycję festiwalu w ramach cyklu imprez El Sol Salsa Festival można wybrać się już w sobotę, 12 grudnia o godzinie 21 do klubu Stary Klasztor przy ulicy Purkiniego 1. Ewa Witczyńska, Brzmienie M.